Inna seiner Weise. Können wir nach voller Jahrhundertschaften durchprüfen durch Umstände hindurch. Pan będzie nas przez te doświadczające okoliczności prowadził, aby On mógł w nas się uwielbić. I chciałbym jeszcze trzecie miejsce na temat ognia wymienić. W pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale. Tam mowa jest o tym, że nasze uczynki będą w ogniu wyprobowane. A gdy ostoją się w tym ogniu, wtedy otrzymamy nagrodę. A jeżeli dane dzieło będzie spalone, to my wprawdzie będziemy uratowani, zbawieni, ale odejdziemy bez nagrody. I na zakończenie chciałbym jeszcze wymienić, jak to rzeczą jest poważną. Jeżeli my to osądzanie samego siebie, o czym rozważaliśmy, nie będziemy już dla siebie stosowali. I tutaj znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, odpowiedź na to. 30 wiersz. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Dlaczego? Dlatego, że oni w nieosądzony sposób przyjmowali tą pamiątkę Pana. I wtedy może Pan tą formą tego sądu odpowiedzieć również w stosunku do wierzących. Ale my, którzy sami siebie będziemy osądzali, 32 wiersz, 31 wiersz, przepraszam, nie będziemy sądzeni, bo gdybyśmy zaniedbali osądzania samego siebie, o czym mówi wiersz 32, bo wtedy bywamy przez Pana ćwiczeni, abyśmy razem ze światem nie zostali potępieni. I jeszcze druga myśl dotycząca 50 wiersza. My tej części wiersza nie mamy. Każda ofiara będzie solą osolona. Ta prawdziwa ofiara z pokarmów, ona była sporządzana razem ze solą. I pozwólcie, że zacytuję brata Darby'ego. Ja innego, lepszego określenia co do tej soli nie znalazłem. On powiedział, że sol jest mocą tej uzdrawiającej mocy Bożej. Jeżeli dusza się łączy z Bogiem i wewnętrznie się zachowuje czystą od złego, było to rzeczą doskonałą u Pana. I tego życzy sobie Pan też w stosunku do nas. I teraz myślami przenoszę się do Rzymian 12 rozdziału. I musimy ten pierwszy wiersz przeczytać, Rzymian 12. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, albo napominam was, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza.
Das ist eine Erklärung für den Begriff mit Salz, Salzen. To jest wyjaśnienie tego pojęcia być solą osądzony, osolony. Chciałbym jeszcze co do tego przeczytać jeden wiersz ze Starego Testamentu. Pan Jezus powiedział do uczniów, którzy znali tą służbę składania ofiar. Gdy oni mówili, że... Gdy on mówił o tym, że każda ofiara będzie solą posolona, to on na pewno myślał o trzeciej Mojżeszowej, drugiej rozdział. Tutaj mowa jest o... Ta ofiara z pokarmów nie była ofiarą krwawą. Ale ten wiersz pokazuje połączenie soli z tą ofiarą. Trzecia Mojżeszowa, trzeci rozdział, drugi rozdział, trzynasty wiersz. Każdą twoją ofiarę z pokarmą posolisz, żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Tutaj pokazana jest ta sól przymierza Boga. I tu widzimy, jak ta sól też i nosi w sobie ten smak tego przymierza z Bogiem. I to właśnie podkreśla myśl, którą poprzednio słyszeliśmy. Że ta sól jest tą Bożą energią, która wszystko z Bogiem łączy. I wszystko odrzuca to, co jest przeciwne Bogu. I wiersz 50 ciągnie dalej, że sól to dobra rzecz. Ta moc, ta energia, ona jest dobra. Ale może tak się zdarzyć, że ona w stosunku do nas straci swoje oddziaływanie. I co wtedy miałoby pomóc? I chciałbym jeszcze jeden wiersz ze Starego Testamentu do tego wziąć. Z księgi proroka Abakuka. W zakonie Pana się nic nie zmieniło. Ale ten naród tego zakonu Pańskiego nie wypełniał. To Abakuk właśnie powiedział, że tak te sprawy wyglądają ze strony Bożej wykonywania wewnątrz narodu. Co może nam pomóc, jeżeli według Marka 9, wiersz 50, sól straci swoje oddziaływanie? I pojawia się to wezwanie, które tak jest streszczeniem całego urywku. Miejcie sól sami w sobie. Niech ta sól działa również i na wasze życie. Lass es diese heilige und bewahrende Wirkung in eurem Leben zeigen.
Niech te uzdrawiające i poprawiające działanie będzie w was widoczne. I żyj w tym połączeniu z Bogiem. A w dodatku zachowujcie pokój między sobą. Te dwie rzeczy mogą charakteryzować życie chrześcijan. A tutaj kolejność jest też ważna. Mieć sami sól w sobie, w tym poświęceniu Bogu żyć. To jest warunek początkowy, aby w tym pokoju między sobą iść dalej do przodu. Jasno widzieli, że ta sól pokazuje na naszą łączność z Bogiem, czy tam i to oczyszczenie od wszelkiego złego. Chciałbym to podsumować jednym, jedynym słowem. Jednym słowem odosobnienie. Odosobnienie dla Boga i odosobnienie od wszelkiego złego. Jeżeli będziemy z tego punktu widzieli to wezwanie, miejcie sól sami w sobie, to jest bardzo uszczęśliwiające zastosowanie, abyśmy się oddzielili od wszystkiego od Boga, dla Boga. To jest pierwsze napomnienie, abyśmy się oddzielili od zła, od złych czynów, od złych nauk i od złych ludzi. Jest powiedziane, że my sami w sobie mamy mieć tą sól. A więc jest to kamień próbierczy dla mnie samego, wzorzec taki, przymiar. A więc istnieje społeczna odpowiedzialność. Ale tutaj czytamy o osobistej odpowiedzialności. Ja muszę samego siebie sprawdzać. I znowu wracamy do pojęcia osądzania samego siebie. My to też stwierdzamy w związku z łamaniem chleba. Największa ta osobista odpowiedzialność. Niech każdy samego siebie sprawdza. A ja dlatego tak dobitnie to podkreślam, bo istnieje niebezpieczeństwo, my, że będziemy to stosowali dla innych, a nie dla siebie samego. I wtedy pokój będzie zagrożony. Jeżeli ja w stosunku do łamania chleba będę innych sprawdzał i będziemy mówili, jeśli ten przychodzi na łamanie chleba, to ja nie mogę przyjść. Pismo mówi bardzo dokładnie, każdy samego siebie niech sprawdza. I błędne postępowanie bardzo szybko prowadzi do niepokoju. I dlatego jest bardzo ważny dodatek tego, bądźcie, zachowujcie pokój między sobą. I jeżeli chodzi o stosunki między ludźmi, to zawsze widzimy, że pokój jest zagrożony. A
A jeśli ja myślę, że mój brat jest niezbyt dobrze skierowany do Boga i blisko Boga, to ja muszę się modlić za nim. Ja niekoniecznie jestem do tego powołany, aby go korygować. I pierwszy list do Tesaloniczan pokazuje nam pewne wezwanie. I tam znowu chodzi o to współżycie między wierzącymi. Pierwszy Tesaloniczan 5, wiersz 12. Abyście dożyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. I 13 wiersz pod koniec, zachowujcie pokój między sobą. Weźmy sobie to do serca, żeby to było dla nas kierunkiem działania. Zachowujcie pokój między sobą. I sprawdźmy siebie, czy moje słowa są ku pokojowi. Moje kroki, którymi idę, czy one służą ku pokojowi. I Pan mi pokaże, co mam czynić, aby wzmocnić pokój. I bracia i siostry, nie zapominajmy modlić się o pokój. Za pokój między w rodzinach. O pokój w zgromadzeniu. To jest kosztowne dobro. I dlatego wstawiajmy się o tą sprawę w modlitwach. Chciałbym jeszcze zacytować jedno miejsce ze Starego Testamentu. Z drugiej księgi Samuela, gdzie my czytamy o pewnej niewieście. I te imienia tej niewiasty nie znamy. Ale my wiemy, że ona była mądrą niewiastą. Ona w bardzo krytycznej sytuacji całe swoje życie dała. Druga Samuelowa, 20 rozdział, 19 wiersz czytamy, 20:19. Ta mądra niewiasta powiedziała, ja jestem z tych, którzy jestem z tych, który jest pokojowa. Ile ukrytych łez mogło ją to kosztować? Jakże często kosztowało to modlitwy na kolanach. Ja jestem z tych spokojnych. Jest to kosztowne w oczach Bożych. I mamy tutaj zachętę i poważne wezwanie, aby samych siebie odosobnialiśmy, aby pokój zachowywać. Izajasza 32, 17 wiersz, 32:17. Izajasza. I pokój stanie się działem sprawiedliwości. 4. Izajasza 48:18. O gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie.
W nawiązaniu do tego wezwania Pana, zachowujcie pokój między sobą. Chciałbym jeszcze wrócić się dość kawałek do poprzednich wierszy tego rozdziału i postawić kilka pytań. Myśmy rozważali od wiersza 30 do 32 drugie wspomniankowanie o cierpieniach Pana. I my w związku z tym też nauczmy się tego, co było skierowane do uczniów, żebyśmy też i przyjęli to słowo, które przemawia do nas osobiście. Były takie sytuacje, że uczniowie się zastanawiali, który z nich jest największy. A wiersz 33 pokazuje jasno, że najchętniej by przemilczeli to przed Panem. Ale Pan Jezus musiał objawić tego rodzaju rozmyślanie. I teraz może powstać pytanie, czy takie rozważanie, kto jest największy wśród nich, czy służyło ku pokojowi? Nie, z pewnością nie i nauczmy się z tego. I dzisiejszy urywek do południa od wiersza 38. Czy on służył ku pokojowi? Jeśli będziemy komuś zabraniali coś czynić dla Pana Jezusa? I pytania dotyczące 42 wiersza, gdy tak poważne pouczenia odebraliśmy. Zgorszyć się albo dawać zgorszenie? Czy to też służy pokojowi? Nie. I dlatego myślę, że to jest takie podsumowanie, gdy pod koniec tego rozdziału Pan Jezus jeszcze raz to tak przedstawia, a zachowujcie pokój między sobą. I dlatego weźmy ze sobą te okoliczności, te zdarzenia i rozmyślajmy o nich. I zastanawiajmy się, jak ten pokój może być sprawiony i zachowany. Jak to może być sprawione, aby ten pokój pomiędzy nami panował. I chciałbym przeczytać znane wiersze z pierwszego listu Piotra. Pierwszy Piotra, 5 rozdział. I to jest wiersz, który daje uzdrowienie co do tej sytuacji, jeśli ktoś się zastanawia, kto jest większy wśród nas. Pierwszy Piotra 5, 5 wiersz od połowy. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. O, gdyby to usposobienie bardziej nas jeszcze cechowało. Tak by był zachowany pokój pomiędzy wierzącymi i dlatego módlmy się do Pana o to zachowanie pokoju między nami. Chciałbym jeszcze jeden wiersz przeczytać z listu Jakuba, rozdział 17 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój.
Jakuba 3:17. Najpierw jest wymieniona czystość, a potem pokój. Czy też takiej myśli nie mamy w tym 9 rozdziale? Miejcie sól sami w sobie. A potem dopiero zachowujcie pokój między sobą. Ja myślę, że to jest bardzo ważna zasada, że ja tą sól najpierw do siebie samego zastosuję. I ja, żebym dla siebie samego ten wysoki standard zastosował. A to jakie jest wielkie niebezpieczeństwo, że ten przymiar najpierw trzymamy i mierzymy kogoś innego. Ale my mamy pozwolić, aby sól działała na nas samych. Jeżeli my siebie będziemy sprawdzać i zapytamy siebie, dlaczego ja mam coś przeciwko mojemu bratu, czy te rzeczy, o których myśmy słyszeli, mają być na pierwszym miejscu? Zazdrość i tym podobne? Naturalnie my tego nie wypowiemy nigdy. A jak często pokój jest zakłócony, bo takie motywy nami kierują. Pan chciałby, abyśmy w pokoju szli naszą drogą. Ja jestem po raz pierwszy tu wśród was w Czechach. A ten przywilej tego, kto jest pierwszy raz, jest taki, że gdy przyjeżdża pierwszy raz, to niczego nie wiem. I dlatego to jest takie ważne słowo, które nas wszystkich dotyczy. I ja bardzo często przyjeżdżam do innych miejsc, gdzie widzę, że jak wiele jest niepokoju wśród nas. Oby to słowo rzeczywiście przemawiało do naszego serca. Najpierw jest czysta, a potem pokój miłująca. Chciałbym się krótką myśl przedstawić do 49 i końcówki 50 wiersza. Myśmy już o tym mówili, że w tym wierszu 49 mowa jest o tym ofierze z pokarmu. A gdy myślimy o wierze z pokarmów, to oglądamy życie Pana Jezusa w doskonałości prowadzone. I chciałbym dwa wiersze przeczytać. Które pokazują, że również i Pan Jezus w tym względzie był doświadczany. Pierwszy wiersz to jest wskazówka prorocza, którą znajdujemy w Psalmie 17. W 17 psalmie, wierszu 3. Doświadczyłeś serce moje.
nawiedziłeś nocą albo sprawdziłeś. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. A moje myśli nie idą dalej niż usta moje. Następnie w Jana 8 rozdział, 29 wiersz. Jana 8, 29. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. On mnie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Jana 8, 29. To jest nasz wielki wzór, osoba Pana Jezusa. A gdy w drugiej połowie tego wiersza 50 mamy ten pouczenie: miejcie sum sami w sobie i zachowujcie pokój między sobą, to też myślmy to, co Pan Jezus powiedział w Mateusza 11 rozdziale: uczcie się ode mnie. Jeszcze chciałbym powiedzieć coś na ten temat, że wszelka ofiara będzie posolona. W pierwszym liście Piotra w 5 rozdziale, w 4 rozdziale, w 15 i 16 wierszu czytam: pierwszy Piotra, to jest pierwszy rozdział, 15-16 wiersz. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. My nigdy nie osiągniemy stanu naszego wzorca, Pana Jezusa. Ale pomimo tego, On zawsze pozostaje naszym wzorcem do naśladowania. I On wskazuje nam na naszą świętość. Myśmy słyszeli o tej soli, że ona jest tą mocą, która nas odosabnia. A być świętymi to też oznacza być odosobnionymi od złego. O tym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. W 5 rozdziale, 22 wiersz. Od wszelkiego rodzaju zła trzymajcie się z daleka. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 22 wiersz. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Wszelkiego rodzaju, to jest najważniejsze, nie tylko od zła, ale wszelkiego rodzaju. I ważne jest to, co jest w 23 wierszu napisane.
a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 1 Tesaloniczan 5, 22-23. Jeszcze jeden przykład ze Starego Testamentu chciałbym podać. Może to już jest 40 lat, jak był u nas brat, ojciec Bretfeld, ojciec od Johannesa Bretfelda. I myśmy się właśnie o to pytali, że wiersz, co to oznacza, że każda ofiara będzie solą posolona? On nam powiedział, co to oznacza. I rozpoczął rozważanie pierwszego rozdziału Księgi Joba. I zrobił nam krótki przegląd tej Księgi Joba. I myśmy domyślili się, czy pojęliśmy to, co w ostatnim rozdziale jest napisane. I chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, co Bóg mówi w pierwszym rozdziale w stosunku do Joba. Że był to Bóg, mąż bogobojny, wystrzegający się od wszelkiego rodzaju zła, sprawiedliwy i doskonały. I gdy żeśmy słyszeli o tej soli, i dlatego Bóg go poprowadził takimi ciężkimi doświadczeniami. I on ostał się w tych wszystkich doświadczeniach w szczególny sposób. A nawet jego małżonka nie była mu podporą. Ale Bóg u niego widział to, co u innych nie było widoczne. I Bóg chciał też go z tego oczyścić. Musiał posłać mu tą sól, czyli doświadczenie. Także na koniec ten Job mógł powiedzieć w 42 rozdziale, w 5 wierszu: Joba 42:5. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kaję się w prochu i popiele. I Job to zrozumiał, dlaczego Bóg go prowadził przez te doświadczenia. Jest to bardzo ważne rozważać też w tej księdze to, że Job zanosił też i ofiary za swoich przyjaciół. Widzimy coś tutaj z tej mądrości, która najpierw jest pokojem, a
Jest to kosztowny wynik, który Bóg u niego osiągnął. I czytamy w Rzymian w 8 rozdziale. W 28 wierszu, Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, i dalsza część tego wiersza, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, 29 wiersz. Gdy na nas przyjdą niektóre z tych trudnych rzeczy, to wtedy my widzimy, że one są od Boga i że one muszą współdziałać dla naszego dobra, abyśmy byli, stali się podobni do obrazu Jego Syna. Aby w nas było widoczne cokolwiek z tego charakteru Chrystusowego. Chciałbym jeszcze jedną myśl dodać do tego, co było mówione, dawać zgorszenie. Nie chodzi tutaj mi o to, żeby nie gorszyć się kimś, bo to, żeśmy słyszeli, że jest rzeczą niewłaściwą, ale nie dawać zgorszenia. Chciałbym na ten temat coś powiedzieć. Tak, to wszystko ma swoje granice. To łączy się z tym ostatnim tematem, o tym, żeśmy już rozmawiali. Jeżeli prawdy Słowa Bożego są atakowane i ktoś drugi się gorszy, to nie jest to nasza sprawa. Ale jesteśmy do tego zobowiązani, aby zastosować Słowo Boże jako ten najwyższy autorytet. Możemy przeczytać w Mateusza 26 rozdziale. I Pan Jezus powiedział w wierszu 31. I tam Pan Jezus powiedział: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Mateusza 26:31. A więc my musimy uznawać Słowo Boże jako najwyższy autorytet. Ale jeśli chodzi o tą swobodę sumienia, to już bracia pokazali jasno, że nam nie wolno korzystać z tej wolności chrześcijańskiej. Jeżeli brat w swoim życiu wiary miałby ponieść jakąś szkodę, miejcie sól sami w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Bracia dobitnie to pokazali.
Najpierw musi być w porządku mój osobisty stosunek z Bogiem przez praktyczną świętość. I wtedy ten praktyczny sposób, ten pokój może być urzeczywistniony. I tylko ta jakość tego połączenia pionowego naszego z Panem może też i w tym poziomym połączeniu z braćmi i siostrami mieć swoje odzwierciedlenie. Jeżeli mój stosunek z Bogiem jest zakłócony, powiązanie z Bogiem, to również i będzie mój stosunek z wierzącymi zakłócony. To też i mój stosunek ze wszystkimi ludźmi wokoło mnie będzie zakłócony. Nie może być inaczej. Dlatego bracia dobrze, że to pokazywali, że jest bardzo ważne zachowanie odpowiedniej kolejności. To jak Filipian mówi, wtedy pokój Boży będzie wypełniał nasze serca. Pewien ojciec powiedział do swojego syna, wszystko może stracić. Ale tego pokoju z Bogiem nie możesz nigdy stracić. Pokój mój zostawiam wam i pokój mój daję wam. Ten pokój, który Pan Jezus zachował w tych najgorszych okolicznościach, musi być też naszym udziałem. I teraz oczywiście myślę o liście do Hebrajczyków. To miejsce znamy wszyscy. I tutaj pisarz tego listu do Hebrajczyków przedstawia to z innej strony. W 14 wierszu. Tam jest napisane 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Hebrajczyków 12, 14. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Jest to inny sposób rozważania tego tematu. Ale skutek tego w obydwu przypadkach jest taki sam. Świętość i pokój idą ręka w rękę razem ze sobą. Pokój i świętość. I to nie to chodzi o jakikolwiek pokój, który ludzie między sobą mogą uzgodnić, ale o pokój Boży, który Bóg nazywa moim pokojem. I jeżeli takie warunki będą zachowane, to te miejsce nam mówi, że będziemy Boga oglądali. A o czym żeśmy śpiewali? O imię Jezus, bez porównania ze wszystkimi innymi. To jest ta świętość Boga i Pana Jezusa. I tym samym jeszcze raz podkreślamy tą myśl, jak ważne są świętość i pokój dla każdego z nas.
nie mamy już dużo czasu dzisiaj. A ja pomimo tego chciałbym powiedzieć kilka myśli dotyczących 10 rozdziału. Nie mamy daleko do jutra i może nie wszystko zapomnimy. Tu w 10 rozdziale pokazane są ostatnie zdarzenia przed tym, gdy Pan Jezus rozpocznie swoją drogę do Jerozolimy. Znajdujemy go w pierwszym wierszu w tych okolicach Judei i po drugiej stronie Jordanu. A w 32 wierszu czytamy o tym, że on jest już w drodze do Jerozolimy. I w tej drodze idąc, on przyszedł do Jerycha w 46 wierszu. I tu teraz zaczynają się ostatnie zdarzenia, które powiązane są z Jego cierpieniem i śmiercią na krzyżu. Pan Jezus jeszcze raz jest do dyspozycji wszystkich tłumów ludzi. One ponownie w wierszu pierwszym zeszły się do Niego. I jak często on to czynił, znowu ich nauczał. O, jaką cierpliwość i jaką łaskę Pan okazywał tym tłumom ludzi. W tych rozdziałach on daje im te wskazówki dotyczące ich życia tu na tej ziemi. On mówi o tych wszystkich związkach w małżeństwie, od 2 do 12 wiersza. I on mówi o tych stosunkach w rodzinie pomiędzy dziećmi, od 13 do 16 wiersza. I mówi o tych rzeczach materialnych. Od 17 do 31 wiersza. I chciałbym pokazać 4 ogólne zasady, które w tych rozdziałach są pokazane. Pierwsza rzecz to Pan Jezus zwraca ludzi myślą do tych zasadniczych, początkowych myśli dotyczących stworzenia. Dlaczego Mojżesz im dał takie polecenie, że można żonę odprawić? Ale przecież takie nie były myśli początkowe Boże w stosunku do małżeństwa. I tu poznajemy te początkowe myśli Boże dotyczące tych ziemskich stosunków w rodzinie. I dobrze jest, aby sobie to przypominać, bo w tym społeczeństwie, w którym my żyjemy, nie jest to przestrzegane. I przechodzimy do tej drugiej ogólnej myśli. Wszystkie te ziemskie stosunki zostały zepsute przez grzech, przez ciało i pożądliwości tego ciała. W tych pożądliwościach sam siebie człowiek poszukuje i pozwala pójść za własnymi pożądliwościami i to prowadzi do zniszczenia małżeństwa. Ciało jest pyszne i dumne.
I to prowadzi do tego, że przeoczamy potrzeby dzieci. A w też używaniu materialnych rzeczy ciało nie stosuje się do tego, co Bóg przewidział. Ale jest też trzecia ogólna myśl, którą możemy poznać. Że chrześcijanin może dać piękny obraz tych myśli Bożych, jeżeli będzie według nich własnym życiem żył. Chrześcijanin może wypełnić życie małżeńskie tak piękną treścią, którą Bóg przewidział. I chrześcijanie mogą też i rodzinie, jak również życiu rodzinnemu dać tak piękny kształt, jak to myśli Boże przewidziały. Ale jest jeszcze czwarta ogólna myśl co do tego. Te naturalne, ziemskie rzeczy mogą być przeszkodą w życiu za Panem. Niektórzy młodzi wierzący bardzo dobrze rozpoczęli swoje życie wiary. A potem wybrali sobie takiego partnera życiowego, może ze świata. Że oni odeszli z tej drogi naśladowania Pana. I tak też Pan Jezus dobitnie to pokazuje, że te naturalne, ziemskie rzeczy nie mogą być przeszkodą w żadnym wypadku w drodze naśladowania Pana. Dlatego Pan Jezus też powiedział też na innym miejscu, że ani ojca, ani matki, ani żony, ani swojego własnego życia nie można bardziej miłować niż Pana Jezusa. I może się tak zdarzyć, że ktoś ze względu na służbę dla Pana może zrezygnować z tych naturalnych, ziemskich przywilejów. Ale Pan Jezus dobitnie to w tym rozdziale pokazuje, że takie rzeczy Pan Jezus nigdy nie zapomni. I że On da wynagrodzenie za to już w tym życiu, ale również też i w chwale swojej i w przyszłości. I tutaj wartościowe rzeczy, wspaniałe rzeczy się uczymy, które Pan Jezus również i w naszych ziemskich stosunkach nam tutaj podaje. I widzimy, jak to dobre jest, jakie to jest błogosławione, jeżeli ludzie przychodzą do Niego, aby od Niego się uczyć i od Niego słuchać. I widzimy, jak Jemu bardzo na tym zależy, aby ludziom przekazywać te myśli Boże. I dlatego my też się cieszymy, że mogliśmy dzisiaj być przy stopach Pana Jezusa, abyśmy mogli się uczyć z tych słów pochodzących z ust Jego.
Na tym kończymy rozważanie na dzisiaj.